Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj wtorek, drugi dzień burzliwego tygodnia na rynkach, więc uważnie się przyjrzymy temu, co najważniejsze dzisiaj i na co warto oczywiście zwrócić uwagę. Wątek, który się przewija od wczoraj, to kwestia koronawirusa, ale poza Chinami, tak? Czyli już rynki nie patrzą na statystyki, które są w Chinach, rynki patrzą na to, co się dzieje poza Chinami, tak? Czyli co się dzieje w Korei Południowej i co się dzieje w Europie, zwłaszcza we Włoszech. Natomiast po tej wczorajszej panice, no dzisiaj taka próba łapania spadającego noża, próba jakiejś stabilizacji na giełdach i jak zawsze próba szukania różnych wytłumaczeń dla tego, co się stało i oczywiście tego, co się może dalej wydarzyć. A w temacie tego, co się stało, co się może wydarzyć, dwa aspekty. Po pierwsze to, że Światowa Agencja Zdrowia, czyli WHO, nie ogłosiła globalnej pandemii, a po drugie Włosi podobno zrobili dochodzenie u siebie. Okazało się, że w jednym ze szpitali nie spełniano kryteriów bezpieczeństwa i stąd właśnie taki wyraźny skok zachorowań, tak, na koronawirusa, jaki miał miejsce wczoraj. Więc jakaś próba wyciszania, próba tłumaczenia jest. Natomiast to, co oczywiście dzisiaj będzie ważne, to czy rynki to kupią, czyli czy my znów wejdziemy w okres właśnie z łapania spadającego noża i później odbicia do góry. O tym powiemy zaraz dokładnie i powiemy, jakie muszą być spełnione warunki, żeby takie coś się nam pojawiło generalnie na rynkach. Powiemy sobie o ciekawym przypadku, czyli w wykresie dolara do jena. On też wczoraj chyba był przez nie pokazywany, ale wczoraj pamiętam, że tutaj jakby w tym wątku wyłuściłem Państwu euro dolara. No rzeczywiście wczorajszy wieczór pokazał, że ten pomysł był fajny. I oczywiście jak zawsze dużo, dużo wykresów, więc tutaj bądźcie z nami, bądźcie ze mną przynajmniej do 13:05. Cały program ma około 15 minut jak zawsze. Dobra, więc po kolei, tak? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby się rynki nam zatrzymały? Przede wszystkim jakieś wyhamowanie negatywnych statystyk, jeżeli chodzi o koronawirusa w Europie. Brak jakichś informacji, na przykład o przypadkach w Ameryce Północnej, takich nowych i wielu nowych przypadkach. Czy innymi słowy, żeby rynki miały taką świadomość, że to, że koronawirus się pojawił poza granicami Chin, to gdzieś się też da opanować, tak? Bo jeżeli nie, no to wkroczymy w tą spiralę strachu i będzie coraz gorzej. Więc to jest ważna sprawa. Druga sprawa to właśnie, żeby rynki uwierzyły w moc banków centralnych, czyli to, że Fed, Europejski Bank Centralny i inni będą w stanie, jak to się dokładnie mówi, zbuforować te negatywne skutki, które pewnie i tak już się pojawią w globalnej gospodarce. To, czy to się w ogóle stanie, czy jest to możliwe, to już jest zupełnie inna sprawa, natomiast ja pokażę Państwu wykres i pokażę, w co teraz rynki próbują nam tutaj grać. Zaczniemy oczywiście od głównego indeksu na świecie, czyli indeksu S&P 500. Tutaj ujęcie godzinowe, gdzie widać jakąś próbę właśnie robienia podwójnego dołka, ale oczywiście nas interesuje wykres dzienny, będzie bardziej tutaj przejrzysty niż ten wykres godzinowy. To jest to, co ja wczoraj Państwu rysowałem. I jeszcze wczoraj mówiłem Państwu o tym, że gdzieś tu w okolicach właśnie tego dołka z przełomu
stycznia i lutego możemy znaleźć wsparcie i to stało się bardzo, bardzo szybko, tak? Czyli jeszcze wczoraj wieczorem spadliśmy w okolice 3213 punktów, podczas gdy domek był przy 3212 punktach, tak? Czyli praktycznie cel został jakoś zrealizowany, chociaż tylko napomnę, że wsparcie mi ta cała strefa, zaczynająca się oczywiście od 3212, ale ona się ciągnie do 3180 punktów i to jest nasze wsparcie. Dołek wypadł rzeczywiście wczoraj, dzisiaj była próba ponownego jego testu, 3214, taki był dzisiaj wynik i na razie zejścia niżej nie ma, tak, czyli być może ten dołek już nam się wyrysował, a jeżeli nie, to on się pewnie wyrysuje gdzieś tam w pierwszych godzinach handlu na Wall Street, takie mam wrażenie, tak, czyli jakby jutro już patrząc, będziemy myśleli się nad tym, na ile to odbicie tutaj może mieć miejsce i w jakiej skali, tak? Czyli czy ta świeczka poniedziałkowa, czyli po otwarciu luki, jest tutaj ta seria w dół, na ile ona może być, może ulec jakby tutaj wymazaniu, tak? Oczywiście opcje są dwie. Opcja pierwsza jest taka, że dochodzimy do luki, czyli do 3306 punktów. Opcja druga to jest połowa tej czarnej świeczki, mniej więcej okolice 3265. Tak? No przyglądamy się, tak? która z tych opcji jutro, pojutrze i w piątek nam tutaj się zacznie jakoś sprawdzać. Natomiast oczywiście w dłuższym horyzoncie, to co pokazywałem wczoraj, czyli koncepcja ABC, czyli tu był A, pierwsza informacja o koronawirusie, fala B, zanegowanie tego, co było w fali A, udawanie, że nic nie ma, wszystko jest dobrze i teraz uderzenie mocne w postaci fali, być może mówię fali C, tak, bo fala C ma to do tego, że ona z reguły bywa dłuższa, tak, czyli raczej tutaj w tym momencie oczywiście też możemy zrobić oznaczenie C, tak, które by się powiedzmy kończyło gdzieś w ciągu najbliższych tych dwóch tygodni, natomiast jak dla mnie fala C jest z reguły falą bardziej rozbudowaną, tak, czyli w tym momencie to było coś takiego, tak. I to, w którą stronę pójdziemy, tak docelowo za dwa tygodnie, to będzie już wynikało z dwóch konkretnie rzeczy. Po pierwsze z tego, czy w danych makroekonomicznych my zobaczymy jakieś skutki tego, co się dzieje w temacie koronawirusa i tego, czy rzeczywiście decydenci zaczną werbalnie mówić o tym, że będzie dodatkowa stymulacja monetarna, tak? Czyli na ile Fed, na ile Europejski Bank Centralny będą rzeczywiście skłonne działać, tak, w temacie obniżek stóp, czy też w temacie jakiegoś skupu aktywów. Oczywiście decydenci też na przykład w Chinach, tak, czy też w strefie euro, być może będą zaczynać też kombinować w temacie jakiejś stymulacji fiskalnej, chociaż tutaj oczywiście w temacie, w kwestii strefy euro, bardzo ważne jest to, co będą robić Niemcy i co Niemcy powiedzą, że mogą zrobić, tak, bo to jest oczywiście pewien problem. Problem tkwi w tym, że brakuje sukcesora po Angeli Merkel, która już zaraz za parę miesięcy będzie odchodzić, brakuje sukcesora i brakuje koncepcji na to, czy zacząć jakiś program stymulacji fiskalnej, nie wiem, czy też się go nie zaczynać, także to jest ten problem, tak, ze stymulacją fiskalną w strefie euro i też po części ze stymulacją monetarną w strefie euro, więc te dwa elementy tutaj mogą być dosyć ważne i one pokażą nam właśnie, na ile ta pompa się nam załączy ponownie, tak, a na ile tutaj tego nie będzie i my wybijemy się dołem, tak? Czyli sądzę, że
Marzec może być właśnie tym dość ważnym miesiącem, który nam pokaże, w którą stronę my tak naprawdę będziemy chcieli maszerować. Natomiast najbliższe dni, to tak jak powiedziałem, to jest kwestia tego tu odbicia i kwestia jakby jego skali. Teraz tak, jeżeli chodzi o pozostałe rynki giełdowe, na to mogę też Państwu pokazać chociażby na chwilę notowania też niemieckiego DAX-a. Proszę bardzo, bo też mówiliśmy o Europie, więc pokażemy. DAX jest podobnie S&P 500 na wsparciu. Także tutaj strefa wsparcia powinna też dzisiaj jakoś tutaj zapracować. W kontekście rynku walutowego, bo mówimy teraz o indeksach, w kontekście rynku walutowego obiecałem pokazanie ciekawego wykresu, czyli dolara do jena. Teraz tak, czemu to jest ciekawy wykres? Z tego powodu, że wydarzyło się tutaj dość sporo, jeżeli chodzi o zeszły tydzień w przypadku dolara do jena. Jen wyraźnie się osłabił i to w momencie, kiedy rynki akcji już szykowały się pomału do spadku. Więc ten wyskok moim zdaniem jest spowodowany też pewnym fundamentalnym podejściem do jena. Już pokazuję, o co chodzi, tak? Możemy sobie znaleźć zaraz w kalendarzu to, co nas interesuje. Bierzemy sobie filtry, wciskamy sobie Japonię. Zeszły tydzień, Japonia. W zeszłym tygodniu w Japonii mieliśmy tutaj ważny element i tym elementem są te oto dane. Wstępne dane PKB za czwarty kwartał zeszłego roku i zobaczmy, tutaj to naprawdę to jest dramat, tak, w danych, czyli gospodarka japońska zaczyna się osuwać. I to jest moim zdaniem, następny, tak, grudzień, zamówienia w przemyśle japońskim, minus 12% w tym miesiącu, tak, też załamanie w styczniu już w imporcie japońskim, w eksporcie też, tak, więc jakby, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że dane, które się pojawiły z Japonii, one tłumaczą ten ruch, tak? Czyli ten ruch, on nie był wyłącznie ruchem wynikającym z tego, że nagle rynek otrzeźwiał i zobaczył, że jest niskie ryzyko i trzeba je nas sprzedawać, tylko właśnie głównie to, tak? Czyli ten ruch, on nie był do końca zgrany z tym, co się działo później, wydarzyło na giełdach, tak? Więc to cofnięcie tutaj do dołu jest ruchem powrotnym, po którym, jeżeli się załączy pompa na giełdach do góry, to być może będziemy świadkami jakiegoś wyraźniejszego ruchu na jenie, tak? Czyli generalnie, że to jen będzie słaby, przy okazji, tak, na ten dolar jen skorzysta, bo tu mamy taki właśnie ładnie techniczne rozegranie. Natomiast być może trzeba by szukać też jakichś innych par z jenem, które będą ładnie nam performowały. A o tym, które to będą pary z jenem, już powiem Państwu jutro, bo nam się to mało czas kończy, jest 13.06, więc dzisiaj było więcej o giełdach, troszkę mniej o walutach, ale właśnie też pokazałem Państwu tą koncepcję na jena. Jutro będę jeszcze ją rozwijał. Też jutro powiemy sobie o brytyjskim funcie, bo tutaj też się ciekawe rzeczy dzieją na tym wykresie i też przeanalizujemy sobie być może wykres pary dolar do złotego, bo też się nam rysują ciekawe rzeczy. Dobrze, to na tyle. Widzimy się jutro 12.50. Do widzenia.